Z Ewangelii według świętego Mateusza. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Jedną z najbardziej fascynujących cech Jezusa Chrystusa jest to, że On jest wielkim realistą, że od początku zdaje sobie sprawę z tego, czym będzie w istocie Jego misja, że nie łudzi się, że nie udaje sam przed sobą ani przed nikim innym, że nie próbuje nikogo na siłę pocieszać, że nie próbuje wmawiać nam nieprawdy. Jezus wie, na czym będzie polegała, na czym będzie polegał sens Jego realizacji woli Bożej i jak to będzie wyglądało, jakie to będzie straszne. I sam się przed sobą do tego przyznaje i nam o tym wyraźnie mówi. On nie chce nas oszukiwać. On nie chce nic udawać przed samym sobą. On wie, że prawda wyzwala, że prawda uświęca i jest prawdziwy sam przed sobą. Sam przed sobą do siebie się przyznaje, do swojej przyszłości, do swojego życia. Jest pogodzony z tym, co się ma stać. Wielki realizm, który trzeba nam naśladować. Do zobaczenia jutro.